28 listopada, środa. Oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, zapraszam. Niemal w ekspresowym tempie odbyły się dziś obrady Piotrkowskiej Rady Miasta. W trakcie sesji dokonano zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Przekazano też pieniądze piotrkowskiej policji na patrole ponadnormatywne, a także przekazano piotrkowskiemu TBS-owi działkę przy ulicy Broniewskiego. To była nad wyraz spokojna i do tego ekspresowa sesja. Projekty uchwał podejmowano jedna po drugiej bez przerw. Na chwilę zatrzymano się w momencie głosowania nad propozycją przekazania przez miasto na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego działki o powierzchni blisko 2 hektarów. Radni pytali, jaka inwestycja jest planowana na tym terenie. Pierwszy teren w rejonie Broniewskiego, tam jest znacznie większy teren, natomiast nasza wstępna koncepcja i w tej chwili opracowywana mówi o takim mini osiedlu, jak mamy na ulicy Sulejowskiej. Natomiast na tej działce 2-hektarowej jest to pierwszy etap tego osiedla, więc mamy nadzieję dostać drugą część. Jeszcze nie mamy badań gruntowych. Wstępne dopiero 3 odwierty zrobiliśmy. Teren jest nieciekawy, jeśli chodzi o warunki geotechniczne. W związku z tym na razie planujemy dopiero na początek 3 budynki. Przy ostatniej uchwale dotyczącej przekazania ponad 100 tysięcy złotych na patrole ponadnormatywne dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie, radny Jan Dziemdziora spytał, czy kwota nie może być wyższa. Okazało się, że kwota ta była konsultowana z komendantem policji. Na rok 2013 przewidzieliśmy na ponadnormatywne patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji kwotę 110 tysięcy złotych i zarówno w naszej ocenie, jak również kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim jest to wystarczająca kwota do zapewnienia realizacji zadań na dotychczasowym poziomie. Podczas sesji przewodniczący Rady przyjął rezygnację Konrada Czyżyńskiego z członkostwa w klubie Platformy Obywatelskiej i PSL. Tym samym klub przestał funkcjonować. Po zakończeniu sesji radna Katarzyna Gletkier zajęła się kolportażem wśród radnych gazetki, która jest kolejną odsłoną działań nieformalnej grupy, tak zwanej PIO. Najpierw wpadł w hałdę ziemi, potem znalazł się w rowie. Na szczęście 17-letniemu kierowcy nic się nie stało. Pasażerowie w wieku od 15 do 17 lat z lekkimi obrażeniami ciała karetką odwiezieni zostali do szpitala. Na miejscu młody kierowca został ukarany mandatem, bo auto prowadził nie mając prawa jazdy. Rajd ulicą Michałowską dla 17-latka oraz jego kolegów, którym zapewne chciał zaimponować, skończył się w rowie. Jak wynika z ustaleń policjantów, kierujący samochodem Skoda w wyniku nadmiernej prędkości niedostosowanej do warunków drogowych i atmosferycznych stracił panowanie nad kierownicą. W efekcie auto wjechało w hałdę ziemi znajdującą się na prawym poboczu, po czym najprawdopodobniej koziołkowało. Samochód zatrzymał się w rowie po drugiej stronie ulicy. Kierowca jest trzeźwy, z tym, że z tego co ustaliśmy na tą chwilę, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Brak prawa jazdy to jedno. Chłopak na przejażdżkę Skodą zabrał zbyt dużą ilość pasażerów. Podczas wypadku doznali oni lekkich obrażeń i zostali odwiezieni do szpitala. 17-latek na miejscu dostał 500-złotowy mandat za jazdę bez uprawnień, ale na tym może się nie skończyć. Jeśli zdarzenie zakwalifikowane zostanie jako wypadek, grozić mu będzie kara pozbawienia wolności do lat 8. O samorządzie terytorialnym oraz o nowym programie Lewicy. To tematy, jakie poruszono podczas poniedziałkowego spotkania sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztofa Gawkowskiego z mieszkańcami. Razem z Krzysztofem Gawkowskim, sekretarzem generalnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na spotkanie przybyli m.in. sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD Ryszard Kaczkowski, posłowie Dariusz Joński i Artur Ostrowski oraz mieszkańcy Piotrkowa. Chciałem się dowiedzieć, jak żyć faktycznie i co nas czeka w przyszłości, co czeka Lewicę, bo jest to problem nie tylko tutaj środowiska piotrkowskiego, ale wydaje mi się krajowy. Nowego programu, programu, który będzie służył ludziom tej najniższej warstwie społecznej. Sekretarz generalny przedstawił najnowszy program Lewicy. Nie zabrakło także tematów lokalnych. Spotkania to jednak nie wszystko, co zaplanowała Lewica na półmetku działalności samorządowej. Wychodzimy również z ankietami na ulice miast, miasteczek. Chcemy w całej Polsce zebrać prawie 500 000 takich ankiet, które będą mówiły, co dobrego władze zrobiły w okresie ostatnich 2 lat, jakie są zaniedbania, co powinno być priorytetem na kolejne 2 lata kadencji 2010-2014, a także te wszystkie obietnice, które w 2010 roku padały, chcemy sprawdzić.
poniedziałek podobne spotkania odbyły się w Radomsku oraz Tomaszowie Mazowieckim. Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych i literackich oraz nagrody dla najbardziej zaangażowanych pedagogów. Tak podsumowano dziś prowadzoną od 9 lat kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tegoroczna kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł dobiegła końca. Podczas podsumowania w Miejskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięte zostały konkursy dla szkół gimnazjalnych. Zwyciężczynią okazała się uczennica gimnazjum nr 1 Natalia Makowska. Według nagrodzonej takie akcje są świetnym pomysłem pomagającym oderwać młodych ludzi od złych nawyków i uzależnień. Warto uczestniczyć, dlatego że możemy wyrazić swoje poglądy na ten temat jako młodzież. No i możemy zdobywać nagrody. Ja pierwszy raz wzięłam udział w takim konkursie w ogóle. No i warto. Nagrody otrzymali też uczestnicy konkursu plastycznego. Pierwsza nagroda przypadła Katarzynie Mroczkowskiej, również z gimnazjum nr 1. Narysowałam pracę symbolizującą ręce zaciśnięte w drucie kolczastym, symbolizujące taką niemoc wydostania się z nałogu, na przykład palacza. No myślę, że warto brać udział w takich konkursach, ponieważ można się w nich dużo dowiedzieć, jak można zwalczyć nałóg. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to forma profilaktyki, mająca przekonać młodych, że używki, takie jak alkohol czy narkotyki, to nie sposób na życie. Nasza młodzież dojrzewa w tym kierunku i widać, że te prace są bardziej wartościowe, wszyscy rozumiemy coraz więcej, spostrzegamy ten problem między innymi wśród dzieci, ale tak samo i wśród dorosłych, bo dzieci przekazują ten problem również do domów, do ludzi dorosłych. W kampanię włączają się również pedagodzy, którzy starają się kształtować w młodych ludziach odpowiednie wzorce. Pedagodzy przede wszystkim prowadzą zajęcia profilaktyczne i zajmują się profilaktyką w szkole, nie tylko dotyczącą właśnie zagrożeń nikotyny, alkoholu, ale także HIV, AIDS, grom komputerowym, cyberprzemocy. Także są to nasze działania na co dzień, które są prowadzone, a wspierane przez innych nauczycieli, biologów, WF-istów, którzy również organizują czas wolny, jak również konkursy o tematyce profilaktycznej. Podczas finału samorząd piotrkowski otrzymał od organizatorów ogólnopolskiej kampanii certyfikat samorządu zaangażowanego w nowoczesną profilaktykę i edukację. Można było obserwować zaangażowanie, a więc wszystkie gimnazja, wszystkie szkoły ponadpodstawowe praktycznie wzięły w niej udział. Dzisiaj jest pełna sala młodzieży, było wielu laureatów, także ze wszech miar akcja zdała egzamin. Na zakończenie spotkania wszyscy mogli posłuchać recitalu uczennicy pierwszego liceum ogólnokształcącego Katarzyny Kamińskiej. W tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczyli uczniowie piotrkowskich gimnazjów oraz środowiskowego chówca pracy. Zegarmistrz światła czy niepokonani, do tego wiersze Karola Wojtyły, to część repertuaru, jaki uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego przygotowali na koncert zaduszkowy. O przemijaniu w atmosferze tajemniczości opowiadano w miniony wtorek. Aula pierwszego liceum specjalnie na ten wieczór zyskała wyjątkowy kawiarniany klimat. Gości zaskoczyło zaaranżowanie sali w stoliki, a na nich świece, których blask nadał tajemniczości. Dla blisko 100-osobowej publiczności wystąpili młodzi artyści i choć jeszcze nie zawodowcy, to już ich śpiew i recytacja zachwyciły wszystkich słuchaczy. Bardzo ładne było, piękne. Bardzo, bardzo ślicznie młodzież pięknie występowała, ślicznie. Wspaniałe, piękne, zupełnie nie oczekiwałem, że tak może być pięknie. Wzruszyłem się do łez. Zachwyceni byli i sami wykonawcy, bo dla takiej publiki warto nawet kilkakrotnie bisować. Niejednemu licealiście łezka zakręciła się wokół. Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo miejsc było 86 i byliśmy naprawdę w szoku, kiedy zobaczyliśmy tyle ludzi, aż koledzy musieli donosić krzesła, żeby były miejsca siedzące dla publiczności. Coś wspaniałego, ja nie mogłam powstrzymać łez, popatrzyłam tylko na mamę, zobaczyłam, że ona też ma łzy w oczach i od razu naprawdę super przeżycie, naprawdę. Coś wspaniałego. Do wspólnego śpiewania włączyli się nawet opiekunowie. Rządku zdarzy, twarzy, twarzy, wciąż widzę wasze twarze. Płyną tu, gdzie z głębi wspomnień, z otchłani snu. Idą nocą do mnie, jasnym śmiechem lub smutku makijażem. Twarze, twarze, wciąż widzę wasze twarze. Cichy łąk, stań różańcu, twarzy krąg.
niepowstrzymanym tańcu. Dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, twarze, te bliskie twarze. Artyści oprócz wierszy Karola Wojtyły, Zbigniewa Herberta czy Wisławy Szymborskiej zaśpiewali utwory m.in. grupy Perfect, Dżem oraz Michała Bajora i Edwarda Stachury. Lirycznie było również w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie zorganizowano wieczorek autorski piotrkowskiej poetki Danuty Muchy. Spotkaniu przysłuchiwała się Karolina Paras. Co sprawia, że artystka ma natchnienie? O czym najczęściej pisze i kiedy? To pytania, które bez skrępowania mogli zadać fani swojej ulubionej piotrkowskiej poetce. Danuta Mucha podczas promocji swojej twórczości jak zwykle nie szczędziła barwnych opowieści, nie szczędzono i poezji, bo przecież to twórczość nie tylko doceniana przez piotrkowian, ale i literacki świat. Danuta Mucha kilka dni temu otrzymała nagrodę imienia Marii Konopnickiej za tomik poezji Myśli myślą, wydany w 2012 roku. Tydzień po tej nagrodzie przyszła wiadomość o kolejnej. Tym razem wyróżniono tomik Dom z marzeń, nagrodą imienia Klemensa Janickiego. Tego się nie spodziewałam, nie marzyłam nawet, a tym większa to radość, że Piotrków, który wybrałam na miejsce zamieszkania na stałe, okazał się tym miastem, które również było w tych miejscach podkreślane, że właśnie to Piotrków. Także zaszczyt podzielam, że tak powiem, z całym Piotrkowem. Grad nagród na poetkę sypie się już od dawna. W ubiegłym roku autorka otrzymała pierwsze wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Poezji w Poznaniu za tomik Spowiedź myśli. Jednak dwie ostatnie nagrodzone książki, Myśli myślą i Dom z marzeń, to krok milowy w twórczości poetki. Nowa literacka odsłona Danuty Muchy zaskoczyła krytyków i jurorów. Nagle dostrzegliśmy to, że ta poezja zaczęła oddychać, zaczęła rosnąć w siłę. Przede wszystkim przekroczyła polskie opłotki. Wiersze z ostatnich tomików Danuty Muchy wydano w językach czeskim, niemieckim, francuskim oraz angielskim. Przypomnijmy, Danuta Mucha jest też autorką bajek dla dzieci oraz wykładowcą uniwersyteckim. W Piotrkowie można oglądać prace łódzkich artystów plastyków. Wystawę zorganizował Miejski Ośrodek Kultury oraz Łódzka Galeria na Piętrze. Tym razem nie jeden, a aż 8 artystów promuje swoją twórczość w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury. Ilu artystów, tyle ujęć i form artystycznego wyrazu. Na wystawie można podziwiać prace plastyczne od rysunku do malarstwa. Dla mnie to są bardzo wymowne o przemijaniu. Środkowy wydaje mi się, że to jest nić życia, która się wije i już taki kłębuszek malutki został. Taniec życia i ta zapraszająca, tajemnicza ręka. Bardzo mi się podobają, szczególnie to jest bardzo ciekawe. Również akwarelki są bardzo ładne, takie lekkie, płynne. Wystawa zorganizowana w ramach spotkania ze sztuką to efekt współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie z Łódzką Galerią na Piętrze i jednocześnie drugie wspólne plastyczne przedsięwzięcie. Tym razem na piotrkowską wystawę twórcy wybrali takie prace, które najwięcej mówią o ich autorach. Każdy uważał, żeby siebie przedstawić jakoś tutaj i wybrał takie prace, które najbardziej o nim mówiły, o jego twórczości i w ogóle o jego spojrzeniu na świat, o interpretacji życia dookoła itd., itd. Prace artystów Łódzkiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w galerii można oglądać do 14 grudnia. Dziś w informacjach piotrkowskich to wszystko. Przed nami magazyn sportowy. W imieniu nas wszystkich dziękuję Państwu za uwagę. Udanego wieczoru życzę i do zobaczenia.
Piłkarze ręczni Piotrkowianina przegrali spotkanie 10. kolejki Superligi z Azotami Puławy 23-27. O porażce podopiecznych Krzysztofa Przybylskiego zdecydowała pierwsza połowa meczu, którą przyjezdni wygrali różnicą aż 10 trafień. Goście już w 5. minucie prowadzili 4-1. Dwie kolejne bramki rzucone przez Wojciecha Trojanowskiego dały nadzieję na wyrównaną walkę. Ale Azoty Puławy miały w pierwszej połowie świetnie dysponowanego bramkarza Macieja Stęczniewskiego. Mierzący ponad 2 metry wzrostu Stęczniewski przepuścił w tej części gry tylko 8 piłek. Azoty wykorzystały tę strzelecką niemoc Piotrkowianina i do przerwy prowadziły 18-8. Na pewno ta pierwsza połowa nie była udana w naszym wykonaniu. Jakieś proste straty z tego Puławy pociągnęły kontry i skończyło się to bramkami dość takimi łatwymi. Zagraliśmy bardzo słabo pierwszą połowę, katastrofalnie, bo tak bym powiedział, w obronie zabrakło trochę szczęścia, bo piłki gdzieś tam nam między rękami przelatywały, odbijały się od nas i trafiały z powrotem do zawodników Puław i były z tego bramki. W drugiej połowie oglądaliśmy zupełnie inny zespół gospodarzy. Puławianie nie byli już tak skuteczni, a nasi zawodnicy mozolnie odrabiali straty. W 43. minucie po bramce Tomasza Mroza było 14-20 i tak naprawdę wszystko jeszcze było możliwe. Niestety dwa fatalne błędy w ataku dały Puławianom dwie bramki z kontrataków i 8-bramkowe prowadzenie, 22-14. Tej straty już nie udało się odrobić, chociaż piotrkowski zespół do końca walczył ambitnie o każdą bramkę. Jak wykorzystaliśmy w drugiej połowie te sytuacje, które mieliśmy, liczę dwie kontry plus karny, to robi się jedną bramką, a nie wiadomo, jakby to się potoczyło dalej, bo wiadomo, że jak się gra na styku, to jest różnie. Będzie ciężko już teraz awansować do tej fazy play-off, na pewno. Jeszcze będziemy walczyć, tak? Tutaj wszystko może się zdarzyć. Jedziemy teraz na trudny teren do Kwidzyna, no też na pewno będzie ciężko tam coś ugrać, no ale walczymy i nie poddajemy się i jeżeli tylko nadarzy się szansa, to chcemy wygrywać i odskoczyć od tej dolnej stawki. Szkoda, że dzisiaj nie było Marcina tu za nami. Na początku odniósł kontuzję i niestety nie mógł kontynuować. Starał się go tam zastąpić Szymon Wojnowski. Myślę, że tam swoją robotę zrobił, zwłaszcza w drugiej połowie, w pierwszej był troszeczkę, bym powiedział, zaginiony. Ale generalnie w drugiej połowie na pewno się słowa uznania chłopakom należą za grę w obronie. Tak graliśmy z zębem, sędziny pozwoliły na to, żeby grać twardo w obronie i wykorzystaliśmy to w pełni, myślę. No, dlatego jest taki wynik, jaki jest. Aczkolwiek, no mówię, 8 bramek w pierwszej połowie, no to chwały nam na pewno nie przynosi. Nasz atak w pierwszej połowie był bardzo słaby, nie potrafiliśmy się przebić przez szczelną obronę Puław, a jak się przebiliśmy, to Maciek Stęczyński stawał na przeszkodzie i tutaj były sytuacje, a nie było bramy. Piotrkowianin pierwszą rundę sezonu zasadniczego zakończy wyjazdowym spotkaniem z MMTS Kwidzyn. Zwycięstwem młodych piłkarzy GKS-u Bełchatów zakończyły się Mistrzostwa Okręgu Piotrkowskiego w grupie wiekowej Kuchara, rocznik 1999. W fazie finałowej podopieczni Tomasza Wychowałka nie dali żadnych szans Mechanikowi Radomsko oraz Szczerbcowi Wolbusz. Drugie miejsce zajęli młodzi wolbożanie. W turnieju, którego organizatorem był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie, wystartowała rekordowa liczba, aż 15 drużyn. Podzielono je na 3 grupy. Zwycięzcy grup awansowali do finałowej rozgrywki, w której rywalizowano systemem każdy z każdym. GKS Bełchatów bez żadnych problemów pokonał drużyny Szczerbca Wolbusz 2-0 i Mechanika Radomsko 4-0. Drugie miejsce zajął Szczerbiec dzięki bezbramkowemu remisowi z Mechanikiem. Wydaje mi się, że zasłużenie wygraliśmy ten turniej. Oby tak dalej w Łodzi. Pokażemy się naprawdę z dobrej strony. Będę starał się o nagrodę indywidualną. Miałeś jakieś trudne strzały w całym turnieju? Chyba w fazie grupowej. W fazie grupowej parę, ale naprawdę w Łodzi powinny być trudniejsze. No, oby tak dalej zostało, że GKS Bełchatów wygrywa, bo to nasz wspólny cel, jeżeli chodzi o turniej na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o tych rywali, to na pewno trudniejsza była przeprawa w meczach grupowych. I nie tylko Concordia, ale jeszcze drużyna Polonii Piotrków również bardzo ambitnie tutaj próbowała nam stawić czoła. Natomiast no, wyszliśmy z tej grupy i tutaj w meczach finałowych już nie mieliśmy problemów, tak jak było widać, ze zwycięstwami. Bardzo pewnie 2 wygrane mecze. No i drugi rok triumfujemy z rzędu w tym turnieju. Trzeba przyznać, że Bełchatów dzisiaj spotkał na drodze do finału wiele zespołów grających naprawdę na wysokim poziomie. Uczestniczyło w turnieju 15 zespołów reprezentujących praktycznie wszystkie
5 powiatów okręgu piotrkowskiego. Łącznie w turnieju wzięło udział ponad 200 zawodników. No cieszymy się z tego, że tak liczna reprezentacja, tak wysoki poziom, ale jest faktem, że Bełchatów jest drużyną, która no, prezentuje na najwyższy poziom i zdecydowanie tutaj byli lepsi od pozostałych. Chociaż trzeba przyznać, że no, niespodziankę olbrzymią tutaj zanotował zespół z Mechanika Radomsko. Liczyliśmy na to, że zespoły grające w lidze wojewódzkiej będą tutaj nadawać ton. Okazuje się, że Ceramika Opoczno została wyeliminowana. Mechanik wszedł do tej trójki. Także było kilka niespodzianek. Oglądaliśmy naprawdę poziom na futbol na dość wysokim poziomie i to nas cieszy. Mamy nadzieję, że drużyny, które nas będą reprezentować w Łodzi, a są nimi GKS Bełchatów i Strzelbiec Wolbusz, naprawdę będą nas godnie tam reprezentować i również przywiozą z Łodzi puchary. Najlepszym strzelcem turnieju został Kacper Szafrański z GKS-u Bełchatów, 6 bramek. Zaś najlepszym bramkarzem Adrian Fijałkowski z Mechanika Radomsko. Zespoły GKS Bełchatów i Szczerbca Wolbusz będą reprezentowały Okręg Piotrkowski w finałowym turnieju o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego 1 grudnia w Łodzi. Piotrkowscy koszykarze po raz ostatni w tym roku zaprezentowali się przed własną publicznością. W ostatniej kolejce grający w trzeciej lidze zawodnicy uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piotrkowia zmierzyli się we własnej hali z liderem rozgrywek ŁKS KM Łódź. Zarówno w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej kwarcie gra była niezwykle wyrównana. Pod koniec trzeciej części meczu UMKS wyszedł na jednopunktowe prowadzenie. Na początku ostatniej kwarty piotrkowski zespół jeszcze powiększył przewagę. Ale potem ŁKS zaczął odrabiać straty, aż w końcu wyrównał i objął prowadzenie. Tak emocjonującej końcówki kibice piotrkowskiej drużyny szybko nie zapomną. 30 sekund przed końcem spotkania na tablicy widniał wynik 60-63. Koszykarze Piotrkowi zdołali zdobyć jeszcze 2 punkty i mogli zdobyć 2 kolejne. W ostatniej akcji piotrkowian sędzia dopatrzył się bowiem faulu gości. Gdyby Mateusz Tomczyński wykorzystał obydwa rzuty osobiste, zapewniłby swojej drużynie zwycięstwo. Nie trafił jednak od razu i to goście mogli cieszyć się z wygranej. Ja za dzisiejszy mecz dziękuję bardzo swoim chłopcom i gratuluję im dobrej gry, bo w tym składzie osobowym zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz. No szkoda, że nie wygraliśmy. Mieliśmy piłkę w ostatniej akcji, mieliśmy 2 rzuty osobiste, szkoda, że nie wygraliśmy. Ale mimo to, że uważam, że w tym składzie osobowym i to na co nas stać, to zagraliśmy dobre zawody. Zadowolony jestem ze zwycięstwa, tak? Ale nie z gry na pewno. Ja powiedziałem chłopcom teraz na koniec, że mieli więcej szczęścia niż rozumu tak naprawdę, bo te niewykorzystane osobiste powinny ustawić już mecz, bo w końcówce nie trafiliśmy 5 osobistych, przy takim wyniku tak naprawdę to było decydujące. Aktualnie w trzeciej lidze prowadzi ŁKS KM Łódź, Piotrkowia zajmuje w niej 2. miejsce. W najbliższy weekend piotrkowianie zagrają z AZS PWSZ Skierniewice i to będzie dla nich ostatni mecz w tej rundzie, a zarazem ostatni w tym roku. Dzieciaki z niemal wszystkich piotrkowskich szkół podstawowych oraz uczniowie podstawówki z Moszczenicy uczestniczyli w 2. edycji turnieju z cyklu Pierwszy Krok Zapaśniczy, który organizowany był przez Atletyczny Klub Sportowy oraz Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W pierwszym turnieju wystartowało ponad 70 dzieci. Teraz frekwencja była 2 razy wyższa i przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wystartowało 151 dzieciaków z piotrkowskich szkół i kilku dzieciaków gościnnie z Moszczenicy. Naprawdę to pierwszy krok pod patronatem prezydenta miasta jak na razie bardzo pozytywnie nas zaskoczył, jeżeli chodzi o frekwencję. No poziom walk jest też bardzo, bardzo wysoki, jeżeli można powiedzieć, na tym pierwszym etapie, na tym właśnie poziomie. No waleczność, zadziorność tu widać naprawdę, no bardzo, bardzo fajny turniej. Uczestników podzielono na odpowiednie kategorie wagowe. Dzieciaki walczyły według uproszczonych reguł. By zdobyć punkt, trzeba było sprowadzić przeciwnika do parteru lub wypchnąć go poza matę. Zwyciężał ten, kto pierwszy zdobył 2 punkty. Nie zwycięstwo było tu jednak najważniejsze, lecz zarażenie tych młodych ludzi pasją do zapasów. Organizatorzy nie ukrywali, że w ten sposób chcą zachęcić młodych sportowców do rozpoczęcia regularnych treningów. W przypadku kilkunaściorga dzieci już to się udało. Trenuję w AKS-ie. Dość dużo, bo już niedawno zacząłem, 4 miesiące już trenuję. I bardzo fajnie jest, większość osób już też przychodzi z naszej szkoły. No i tak to, tak jakoś to idzie. Nauczyłem się robić różne rzeczy, na przykład wózka, biodro, właśnie wyrywanie w takim kółku.
żeby wypychać koła. No i jeszcze się uczę nadal różnych rzeczy. Można się nauczyć, żeby nie płakać i żeby przegrywać i takie tam rzeczy. Mi się podobają zapasy, mnie inspirują. Chcę być takim zawodowym zapaśnikiem. Ja nie lubię piłki ręcznej, ale bardziej lubię zapasy, bo mi się bardziej podobają. Kolejny turniej z cyklu Pierwszy Krok Zapaśniczy odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym roku, ale na trening Atletycznego Klubu Sportowego można przyjść już teraz. Zapaśnicy ćwiczą codziennie od godziny 16 w sali treningowej SOKU przy Alei 3 Maja 12. Tam też przyjmowane są zapisy.